Hej, hej, witam, witam. No tutaj jak widać akwarium już się kwalifikuje do przynajmniej uporządkowania, jeżeli nie do jakiejś wielkiej przycinki, bo zagęścić by to można było na pewno. Jeszcze bez wyrzucania specjalnie roślin, ale przycięcia i zagęszczenia ponownego, ale dzisiaj nie o tym. Tak ostatnio pod filmikiem jednego z kolegów wspomniane było o dolewkach, bo film dotyczył też między innymi dolewki. I tak zastanawiało mnie, co ile uruchamia się u kolegi tam dolewka, czyli konkretnie u Darka Niedzielnego. Bo to ma duże akwarium, 800 litrów, nie takie jak moje. Brutto 180 niecałe moje. Tak. To jest różnica duża, ale tak sobie zachodzę w głowę, co ile u mnie dolewka działa i też, prawdę mówiąc, nie wiem. I tak sobie postanowiłem to jakoś sprawdzić. Zacząłem myśleć, no i przecież okazało się, że mam czujnik, tak, który już tam nieraz pokazywałem, który teoretycznie po zanurzeniu w wodzie sygnalizuje i zapisuje datę i godzinę, na telefonie też informacje przysyła. Więc cóż lepszego można od tego do skontrolowania, co ile dolewka zadziała, tak? Wystarczy, że dolewka zmoczy ten czujnik. Czyli tak sobie wymyśliłem, że tu tą moją doleweczkę powiększę troszkę, lekko na pewien czas sobie o podłożę takie coś, żeby było wyżej troszeczkę i jakoś spróbuję, jeszcze nie wymyśliłem sposobu, ale spróbuję tutaj tak założyć ten czujnik, żeby ona go oblewała, no i będę miał sygnały, interwały czasowe elegancko rozkminione. No tak z ciekawości chciałem sobie taką rzecz sprawdzić. Ile to na dobę razy mi się to włącza. Dobra, spauzuję, żeby pomyśleć, jak to sobie tutaj przyczepić. Jak wymyślę, no to odpauzuję. Ok, chyba mi się udało. O, jak to zrobiłem, klamerka. Tutaj czujnik, woda z rurki. Obleję czujnik, powinno zewrzeć styki. A ta czujka tu do góry sobie powędruje na półeczkę. O. I będzie sygnalizowała. I taki prosty sposób na dowiedzenie się, co ile czasu mi ta dolewka pracuje. No, taka ciekawostka na niedzielę. Jeszcze chwila rzut oka na akwarium. Akwarium w dobrej kondycji. Przyczepić się czego nie ma. Może poza wyglądem jako takim, bo nieuporządkowane te rośliny, ale to już inna kwestia. Ryby żyją, ryby pływają, jedzą i nie powiem co jeszcze, no niech będzie, że hasają. Chociaż to się, co miałem na myśli, też rymuje do hasają. Ok, to ja dzięki, pozdrawiam tymczasem.